Korona mystika, Pascha, Pięćdziesiątnica, Święte tajemnice według ojców Kościoła, Balaj, Efrem Syryjski, Jakub Zbatna, Roman Melodos, przełożył brat Jan Kania, kapucyn, wydawnictwo Serafin. Wielka noc. Z martwych wstania pana Roman Melodos. Na udzielające życia i ponad wszystko chwalebne z martwych wstanie trzeciego dnia. Wstęp pierwszy. Nawet gdy stąpiłeś do grobu o nieśmiertelny. To jedynie po to, aby złamać potęgę Szeolu i powstać jako zwycięzca, o Chryste Boże. Do kobiet niosących olejki, do namaszczenia powiedziałeś Witajcie, a swoim apostołom udzieliłeś pokoju Ty. Który upadłych obdarowałeś z martwych wstaniem? Wstęp drugi. Gdy kobiety przyszły do grobu i nie znalazły twego niewinnego ciała, gorzko płakały, czy został skradziony ten, któremu kobieta cierpiąca na upływ krwi. Wyrwała zbawienie? Czy został wzbudzony ten, który już przed męką przepowiedział swe przebudzenie ze snu? Chrystus prawdziwie z martwych wstał i upadłych obdarował z wstaniem. Oto on, słońce przed słońcem zaszedł w grobie. Dokąd o wschodzie przyszły młode kobiety, niosąc olejki do namaszczenia. W Nim poszukiwały jasnego dnia i mówiły do siebie: „ Chodźcie tutaj kochane, namaśćmy wonnym olejkiem, ożywiające choć, Pogrzebane ciało, ciało to z martwych, dźwiga upadłego Adama, a samo leży w grobie. Wstańmy, pospieszmy jak magowie i go uczcimy, i olejki do namaszczenia w darze. Przynieśmy Jemu, który nie w pieluszki. Lecz w śmiertelne prześcieradła jest owinięty. Płaczmy i wołajmy, przebudź się, o władco, który upadłych obdarowałeś z martwych wstaniem. Przepełnione bogiem niewiasty tak z sobą rozmawiały, a ponadto rozważając jeszcze inną sprawę. Pełne mądrości mówiły: Kobiety, dlaczego jesteśmy zmieszane? Czy pan leży jeszcze w grobie? Dotąd znosił uwięzienie on, który na wodzy trzyma oddech wszystkiego, co żyje. Czy spoczywa jeszcze martwy? Wydaje się to niewiarygodne i nie do zniesienia. Sprawdźmy to więc, a potem podejmijmy działanie. Maria niech idzie i obejrzy grób. Według tego, co nam powie, będziemy postępować. Być może z martwych wstał, jak to zapowiedział, nieśmiertelny, który upadłych obdarował z martwych wstaniem. Ponieważ wszystkie owe mądre kobiety były tego samego zdania, wstały i z tego, co wiem, wprzód wysłały Marię Magdalenę do grobu, co opisał teolog. Było jeszcze ciemno, lecz przyświecała jej tęsknota. Tak też ujrzała ogromny kamień, Odsunięty od wejścia do grobu. O czym opowiedziała po swoim powrocie? Posłuchajcie, uczniowie, o tym, co zobaczyłam, i nie ukrywajcie przede mną swych myśli. Kamień nie zamyka już grobu, lecz chyba nie zabrali mojego pana. Strażnicy się bowiem nie pokazali, Lecz się oddalili, czyżby powstał ten, który upadłych obdarował z martwych wstaniem? Gdy to usłyszeli, Kefas i syn Zebedeusza natychmiast wybiegli, wzajemnie się prześcigając i jako pierwszy przed Piotrem przybiegł Jan. Mimo to nie wszedł do grobowca, lecz poczekał na przywódcę, aby podążyć za nim, jak baranek za pasterzem. I rzeczywiście było to właściwe postępowanie. Do Piotra bowiem zostało skierowane słowo: Piotrze, kochasz mnie, paś moje owce. Jeśli chcesz, to Piotr usłyszał, błogosławiony Szymonie, Tobie chcę dać klucze królestwa. Piotrowi poddał fale, po których sam niegdyś chodził on, który upadłych obdarował zmartwychwstaniem. Piotr i Jan, jak powiedziałem, z powodu słów Marii przyszli do grobu i weszli do środka. Nie znaleźli jednak pana. Przestraszyli się więc święci i mówili dlaczego nam się nie pokazał? Czyżby uważał, że jesteśmy zbyt zuchwali? Na zbyt wiele sobie pozwoliliśmy. Powinniśmy zostać na zewnątrz i stamtąd zaglądać do grobu, albowiem grobowiec ten nie jest jak inne, lecz rzeczywiście jest tronem Bożym. Doń wszedł Chrystus i uczynił z niego mieszkanie, jak się podobało Jemu który upadłych obdarował zmartwychwstaniem. I tak nasza nieustraszoność przerodziła się w szaleństwo, a naszą odwagę postrzeżono jako zuchwałość. Dlatego też nie pokazał się nam niegodnym. Gdy powiedzieli to owi prawdziwi przyjaciele Stwórcy, Maria, która podążała za nimi, rzekła: O, wtajemniczeni Pana, o prawdziwie kochający, nie jest tak, jak myślicie. Dlatego też wytrwajcie i nie traćcie odwagi. To co się wydarzyło, należy do planu zbawienia. Stało się tak, aby kobiety, które wcześniej upadły, Mogły jako pierwsze widzieć go z martwych wstałym. Nam smutnym i pogrążonym w żałobie, owo witajcie, chce podarować on, który upadłych obdarował z martwych wstaniem. Maria, nabrawszy tak wielkiej pewności, trwała przy grobie. Podczas gdy święci odeszli, w dalszym ciągu bowiem myślała, że ciało zostało zabrane, i tak się żaliła nie słowami, lecz łzami. Biada mi, mój Jezu, dokąd cię zabrali? Jak mogłeś dopuścić, żeby swymi nieczystymi rękami wynieśli ciebie? nieskazitelnego. Święty, 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 wołają sześcioskrzydli i wielooczni, a ledwo potrafią Cię unieść na swych ramionach. Ręce błędnie myślących wyniosły Cię na krzyż, podczas gdy Twój poprzednik chrzcząc Cię wołał. Ochrzci mnie ty, który upadłych obdarowałeś z martwych wstaniem. Zobacz oto trzy dni leżysz martwy, ty, który wszystko odnowiłeś. Łazarza wskrzesiłeś po czterech dniach i kazałeś mu się ukazać, umarłemu, zawiniętemu w cześć Radła, Spoczywasz w grobie, ach, gdybym wiedziała, gdzie jesteś pogrzebany, nie tylko twoje stopy, jak uczyniła nierządnica, lecz zaprawdę całe twoje ciało i grobowiec obmyłabym łzami. I powiedziała: Władco, jak syna wdowy wskrzesiłeś, tak teraz. Wskrześ samego siebie. Dlaczego Ty, który powołałeś do życia córkę Jaira, sam pozostajesz w grobie? Powstań, wyjdź, pokaż się szukającym Ciebie. O Ty, który upadłych obdarowałeś zmartwychwstaniem. Maria Magdalena była do głębi, Przeniknięta żalem i tęsknotą. Gdy w tym stanie ujrzał młodą kobietę, ów, który wszystko widzi, ulitował się nad nią, ukazał się i powiedział do niej: Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz w tym grobowcu? Na te słowa Maria odwróciła się do niego, mówiąc, Płaczę, ponieważ zabrali z grobu mojego pana, i nie wiem, gdzie teraz spoczywa. Lecz chyba to twoje dzieło, gdyż, jeśli się nie mylę, jesteś ogrodnikiem. Jeżeli więc zabrałeś jego ciało, powiedz mi, a ja wezmę do siebie mego Zbawiciela. On bowiem jest moim, Mistrzem i moim panem, który upadłych obdarował z martwych wstaniem. Jednakże ten, który bada serca i doświadcza nerki, wiedział, że Maria znała jego głos, zawołał więc do niej, jak pasterz do beczącej owcy. Mario! Ona natychmiast rozpoznała go i powiedziała, Zaiste woła mnie, dobry pasterz mój, aby zaliczyć mnie do swoich dziewięćdziesięciu dziewięciu owiec, gdyż za tym, który mnie woła, widzę ciała świętych i zastępy sprawiedliwych. Dlatego też nie pytam, kim jest ten, który mnie woła, ponieważ przywołującego mnie od razu rozpoznałam. To on, jak już mówiłam, mój pan, który upadłych obdarował zmartwychwstaniem. Młoda kobieta, pełna gorącego pragnienia i płomiennej miłości, usiłowała całą siłą woli zatrzymać tego, który w nieopisany sposób wszystko stworzenie wypełnia. Stwórca jednak nie skarcił jej za to pragnienie, a raczej podniósł je do boskiego poziomu, mówiąc: Nie zatrzymuj mnie, sądzisz, że jestem tylko śmiertelnikiem. Bogiem jestem, nie zatrzymuj mnie. Oczci godna skieruj wzrok ku górze i rozpoznaj to, co niebiańskie. Tam mnie szukaj, wstępuję bowiem do ojca, którego nigdy nie opuściłem. Razem zasiadamy na tronie, dzielę z nim czas i chwałę ja, który upadłych obdarowałem z martwych wstaniem. O kobieto, to niech odtąd głosi twój język. I opowiada synom królestwa Oczekującym wskrzeszenia Przeze mnie umarłych Śpiesz, Mario I zgromadź moich uczniów Użyjecie jako potężnie grzmiącej trąby Ogłoś pokój Zatrwożonym uszom Moich przyjaciół Którzy się ukrywają Jak gdyby ze snu Zbudź wszystkich Ażeby mnie oczekiwali i zapalili lampy, powiedz, oblubieniec powstał i niczego w grobie nie pozostawił. Zrzućcie z siebie pancerz śmierci, apostołowie, ponieważ zbudził się ten, który upadłych obdarował zmartwychwstaniem, gdy młoda kobieta wyraźnie usłyszała wszystkie słowa Bożego Słowa, powróciła do swych towarzyszek i tak im powiedziała cudowne jest o kobiety to, co widziałam, o czym chcę wam opowiedzieć. Niech nikt nie myśli, że moje słowa są jedynie czczą gadaninu. Nie przyszło bowiem na mnie rojenie, Lecz spłynęło natchnienie. Przepełniona jestem widzeniem i pocieszeniem Chrystusa. Dowiedzcie się o tym, jak i kiedy się to stało. Gdy Piotr i jego towarzysze mnie opuścili, płacząc, stałam w pobliżu grobowca, ponieważ myślałam, że Boskie ciało nieśmiertelnego zostało zabrane z grobu. Natychmiast jednak się ulitował nad moimi łzami i ukazał ten, który upadłych obdarował zmartwychwstaniem. W jednej chwili moje cierpienie zmieniło się w radość, i wszystko stało się jasne i pogodne. Nie waham się powiedzieć, Promienie jak Mojżesz, gdyż widziałam go tak widziałam i to nie na górze, a w grobie, nie w chmurze, lecz w ciele Pana bezcielesnych, aniołów i chmur, przemawiającego on dziś i teraz i na wieki. Mario, pospiesz się i powiedz tym, którzy mnie kochają, że zostałem wskrzeszony. Jak błyszczący listek drzewa oliwnego weź mnie do ust, i dzieciom Noego ogłoś dobrą nowinę. Śmierć dobiegła kresu, i znów żyje ten, który upadłych. Obdarował z martwych wstaniem. Gdy usłyszał to taneczny krąg pobożnych dziewcząt, jednym głosem odpowiedział: Marii Magdalenie Prawdę powiedziałaś, wszystkie się z Tobą zgadzamy, wierzymy, lecz jedno nas zadziwia: aż do tej pory przebywał on w grobie. I trzy dni znosił przynależność do zmarłych on życie. Miałyśmy nadzieję, że powróci spośród mieszkańców podziemi, dlatego mówiłyśmy, mieszkającego w morskim potworze niegdyś wyprowadził, jakże teraz może zostać zatrzymany przez śmierć. Skoro tamtego mógł wydrzeć potworowi, to sam również wyjdzie z grobowca ten, który upadłych obdarował zmartwychwstaniem. Nie wiesz, oczcigodna, że kuleją twoje słowa. Nie, przemawiałaś właściwie. Nie było tu żadnego potknięcia. Prawdziwe jest twe słowo i miły sposób wysławiania się. Jednakże, Mario, my również pragniemy mieć w tym udział. Nie chcemy, aby jeden z naszych członków rozkoszował się radością, a inne pozostawały martwe i nie cieszyły się życiem, którego ty zakosztowałaś. Niech dołączy do ciebie wielka liczba głosów i przypieczętuje twoje świadectwo. Pójdźmy wszyscy do grobu i potwierdźmy objawienie, niech wszyscy o towarzyszko mają udział w blasku chwały ofiarowanym ci przez tego, który upadłych obdarował zmartwychwstaniem. Tak mówiło grono bogobojnych kobiet. Gdy wraz z opowiadającą. Opuściły miasto i z oddali zobaczyły grób, zawołały: Zobacz, oto miejsce! Nie, to raczej nieskalane łono zobacz, ono nosiło króla ono pomieściło tego, którego nie mieszczą niebiosa jednakże obejmują święci. Chwała Tobie, cześć Tobie, O święty grobie. Mały, a mimo to największy. Ubogi, a najbogatszy. Skarbnico życia, naczynie pokoju, znaku radości, grobowcu Chrystusa. Grobie jedynego uczynić cię chlubą świata spodobało się temu, który upadłych obdarował zmartwychwstaniem. Gdy skończyły opiewać grup dawcy życia, obróciły się i zobaczyły postać siedzącą na kamieniu. Wtedy w przerażeniu się cofnęły. Dotknięte bojaźnią pochyliły, twarze i lękliwie przemówiły: Co to za objawienie? Czyja to postać? Kim jest ten, którego oglądamy aniołem, człowiekiem? Przyszedł z góry czy z ziemi, niejako przed nami wyrastając? Jest ogniem, niesie światło, rozbłyska promienieje. Dziewczęta, uciekajmy, abyśmy nie zostały ogarnięte płomieniami, o boski deszczu niebieski, rozlej się nad pragnącymi ciebie, o Ty, który upadłych obdarowałeś zmartwychwstaniem. O słowo Boże, niech. Teraz. Słowa ust Twoich, orzeźwią nas jak krople rosy, ażebyśmy nie umarły ze strachu. O radości przygnębionych i życie wszystkich. Mam przeświadczenie, że taką modlitwę odmawiały, przepełnione Bogiem kobiety. Ona to poruszyła siedzącego na kamieniu. Przeto powiedział ów do kobiet: Nie wy powinnyście się lękać lecz tamci strażnicy zadrżą, przerażą się i będą jak martwi ze strachu przede mną. Stanie się taka, żeby się dowiedzieli, iż Panem aniołów jest ten, którego strzegą, lecz nie mogą zatrzymać. Pan bowiem z martwych wstał a oni nie zauważyli, że z grobu wyszedł ten, który upadłych obdarował zmartwychwstaniem. Niewiasty wybierajcie odtąd, nieśmiertelność, a nie śmierć. Pragniecie zobaczyć stwórcę aniołów, a boicie się widoku Anioła? Jestem sługą tego, który w tymże grobie mieszkał. Zajmuję pozycję sługi i mam jego naturę. Przyszedłem, żeby ogłosić wam to, co zostało mi powierzone. Pan z martwych wstał. Poruszył mosiężne bramy Szeolu i jego żelazne rygle połamał. Wypełnił proroctwa i podniósł święty róg. Podejdźcie, dziewczęta, i zobaczcie, gdzie był złożony on nieśmiertelny, który upadłych Obdarował z martwych wstaniem. Z przemowy anioła kobiety zaczerpnęły nienaganną odwagę, to też z rozwagą mu odpowiedziały. Z martwych wstał Pan, prawdziwie, jak zapowiedział. Swym słowem i postawą ukazałeś nam, że zbawiciel powstał z martwych. Gdyby nie z martwych wstał i nie wyszedł z grobu, nie zasiadałbyś tutaj. Od kiedy bowiem w obecności króla siedzi lub przemawia dowódca wojska? A nawet jeśli się coś takiego mogło wydarzyć na ziemi, to na pewno nie w niebiosach najwyższych, gdzie stoi niewidzialny tron. A na nim zasiada niewypowiedzialny, który upadłych obdarował zmartwychwstaniem. Pomieszały się w nich strach i radość, pogoda ducha i smutek, i poszły kobiety od grobu, jak poucza Biblia, z powrotem do apostołów i powiedziały: Dlaczego straciliście odwagę i zakryliście twarze? W górę serca Chrystus z martwych wstał. Stańcie w kręgu i mówcie z nami. Chrystus z martwych wstał. Niech zajaśnieje zrodzony przed jutrzenką. Nie bądźcie więc smutni, lecz się rozpogódźcie. Obudziła się wiosna, zakwitnijcie gałązki. A żeby obficie owocować i nie przynieść żniwa nieurodzaju, zaklaszczmy w dłonie i powiedzmy, z martwych wstał On, który upadłych obdarował z martwych wstaniem. Apostołowie właściwie zrozumieli tę przemowę i ucieszyli się z niej. Natychmiast powstali i powiedzieli do niewiast, skąd się dowiedziałyście tego, co głosicie o służebnice? Anioł to powiedział, tak, powiedział i nam to ukazał, odrzekły. I objawił się Marii Bóg i stwórca aniołów i przemówił, powiedz moim, Pan z martwych wstał. A teraz powstańcie jak owce, koziołki i baranki, podskoczmy i mówmy. Przyjdź nasz, pasterzu, zgromać nas, rozproszonych z powodu strachu. Śmierć podeptałeś, stań zatem przy nas, ciebie pragnących, o ty, który upadłych obdarowałeś z martwych wstaniem. Wybawco, niech moja obumarła dusza, razem z Tobą z martwych w Niech nie zniszczy jej żadne cierpienie, A sama niech nie zapomina, uświęcających ją pieśni. Tak o litościwy błagam cię. Nie pogardzaj mną, gdyż przez wykroczenia stałem się nieczysty, w nieprawości grzechu bowiem, poczęła mnie matka. Mój święty i miłosierny Ojcze, niech się święci imię Twoje na zawsze, w mych ustach i na moich wargach, za sprawą głosu i śpiewu mojego. Udziel mi łaski głoszenia Twoich hymnów. Ponieważ możesz to uczynić ty, który upadłych obdarowałeś z martwych wstaniem.